No i dobra, panowie, zaczynamy show. 10:58, prawie 11:00. Filmik musi być na YouTubie o 12:00. Ej, zatrzymajmy to. Dobra, bo nie będziemy się przekrzykiwać. Panowie, na początek wam tylko powiem to. Czekajcie, powiększymy tą moją głowę na chwilę, choć na chwilę. Powiem wam to, że ja to trafiam na dobrych ludzi. Przed chwilą do grupy na Telegramie dołączył Sebastian i powiem wam, Seba, jeśli to oglądasz, zajebisty z tym ziomek, naprawdę. Ja go tam próbuję czegoś uczyć o tradingu, pokazam mu, jak korzystać z Market Cyphera, czyli, ja już wam pokażę, czyli tutaj z tego, tak, pokazuję mu dywergencje, jak działają tu, gdzie stop lossa, gdzie take profit ustawić, a tu Seba mi, wiesz, zaraz on mi tu, Seba, wyskakuje, ty, odpalamy shorta na czym, czekajcie, na Fire i na Sanie. On mi wyskakuje, patrzcie, czekajcie, gdzie mamy tutaj tego Telegrama, wyskakuje z sygnałami do mnie, wiesz, czyli ja go tu próbuję uczyć, a tu on mnie uczy, naprawdę, kurde, Seba, jesteś zajebistym chłopakiem i oby więcej takich chłopaków tu było z nami. Panowie, jak chcecie dołączyć do tej grupy na Telegramie, to pod każdym filmikiem na YouTubie, o, tu akurat jest właśnie filmik tylko dla członków, pod każdym filmikiem na YouTubie jest taki przycisk wesprzyj, ja mam po angielsku też join, a tu jest wesprzyj i można dołączyć do nas, stawiając po prostu Coca-Colkę, albo jak klikniesz ten filmik, taki tu jest taki filmik. Coś ci pokażę. Tam jest link do filmiku i tutaj masz, możesz też wysłać jednorazowo 100 ripli albo 50 USDT, jednorazowo na całe, że tak powiem, bez żadnych więcej opłat, darowiznę taką na ten adres i wtedy do mnie piszesz na Instagramie lub na Facebooku i wbijasz na grupę. Naprawdę, powiem wam, warto być z takimi ludźmi jak Seba. Oby takich więcej. Dobra, panowie. I panie, dzięki za lajki i dzięki za suby, bo to naprawdę robi to, że mi się chce wstawać każdego dnia, pomimo tych spadków na rynku. Ale dobra, przed nami nie spadki, tylko przed nami wzrosty. Zobaczcie, co przed nami. Już wam pokazuję. Za 16 dni prawdopodobnie zostaną stopy procentowe w Stanach obcięte i to może nam spowodować wzrosty ogólnie na rynku. To może być pozytywny jakby drive taki do tego, żeby było lepiej. Oczywiście osoby mogą niektóre powiedzieć, że często po tych obcięciach stóp procentowych w Stanach to na chwilę rynek spada. Może też tak być. No ale my liczymy na następne 3 miesiące, na wrzesień, październik, listopad, grudzień, że to będzie pump. O, kto dzisiaj oglądał rano kryptoniusy na szorcie, to tam przewidują 110 tysięcy dolców jeszcze w tym miesiącu. Ceny Bitcoina na poziomie 110 tysięcy dolarów nadal jest w grze, ale wcześniej może nas czekać korekta do poziomu poniżej 40 tysięcy. Jak pisze popularny analityk Titan of Crypto, formacja filiżanki z uszkiem wciąż jest w grze. Bądźmy cierpliwi, a ostatni kwartał roku będzie epicki. Inny analityk także zwraca uwagę na ogromną formację odwróconej głowy z ramionami. Jak mówi, kiedy się z niej wybijemy, cena wystrzeli powyżej 100 tysięcy. Jego predykcja to ATH w czwartym kwartale tego roku oraz cena 100 tysięcy w pierwszym kwartale 2025. Pomimo optymistycznych prognoz, Bitcoin może jeszcze spotkać się z korektą i spaść poniżej 40 tysięcy dolarów za sztukę. Inny analityk z kolei nie patrzy aż tak pesymistycznie i dołek widzi w okolicach 57 tysięcy. Na kanale jest, rano opublikowane o 7, ale jeden mówi z analityków, że możemy spaść na 40 tysięcy jeszcze przed tym wzrostem, a drugi, że 57 to był dołek, czyli teraz w okolicach tego, co byliśmy wczoraj, co nie? Dobra, wybory w Stanach Zjednoczonych 65 dni przed nami, czyli 2 miesiące przed nami. Też zawsze, jak widzieliście, to 4 lata po wyborach, rynek idzie do góry. Zaraz wam to pokażę na wykresie. O, tu co bardzo ważne, FTX w niedługim czasie, czyli ta giełda, która upadła 2 lata temu, rozdystrybuuje 16 miliardów dolarów w gotówce. Gotówce, czyli w USDT, USDC, dla ludzi, którzy mieli konta na FTX-ie właśnie. I ta giełda zbankrutowała i tam pieniądze zostały zamrożone. I zobaczcie, co myślicie? Ludzie, kryptowalutowcy, jak teraz dostaną gotówkę USDT, USDC, dostaną je te kryptowaluty, te stablecoiny, jak dostaną je, to co myślicie, co oni z nimi zrobią? Czy pójdą z tymi pieniędzmi, z tą gotówką do banku, żeby dać na lokatę, czy wsadzą to w rynek krypto? No raczej wsadzą w rynek krypto. No wyobraź sobie, że miałeś 2 lata temu, miałeś tam, nie wiem, 10 tysięcy dolarów na FTX-ie i ci to zablokowali i koniec, i nie masz tych. A teraz to dostajesz, narracja jest taka, że przed nami jeszcze rok wzrostów, no to prawdopodobnie kupisz za to krypto, czyli te 16 miliardów może wpłynąć nam na rynek.
cena złota jest na all time high. Nie? Już złoto robi all time high. Krypto niekoniecznie. Rynek altcoinów 50% jest zepsuty. Money supply, czyli podaż pieniądza, cały czas wzrasta na rynku, czyli coraz więcej jest pieniędzy. O, market cap, total market cap wszystkich stablecoinów jest na ATH. Czekajcie, może znajdziemy sobie, czekaj. Stablecoins market cap. Wejdziemy sobie w Tethera i zobaczmy tutaj jego market cap. Nie cenę, tylko market cap Tethera, zobaczcie. All dajemy. No i patrz. Codziennie to wzrasta. Coraz więcej jest stablecoinów, czyli te stablecoiny po to się je wymienia, w tej firmie po to się je kupuje, żeby potem kupić za nie kryptowaluty. Czyli to jest na plusik, fajny, coraz więcej tych stablecoinów. O, i co jest bardzo ważne, fresh liquidity is entering the crypto market, czyli świeża krew, świeża płynność wchodzi na kryptomarket, czyli nowe, całkowicie nowe osoby z nowym kapitałem wchodzą na rynek krypto. Dla nas to jest na plus. Tutaj jakby są pokazane te plusy, prawda? No, after the months of waiting, we are finally getting close to the massive rally. Czyli po tych 6 miesiącach czekania powinniśmy wejść teraz w strefę, w okres wzrostów. And fuck me, we deserve it. Don't give up. Czyli nie pierdolcie, zasługujemy na to. Nie poddawajmy się, panowie, nie poddawajmy się. Zobaczcie, 6 miesięcy, weźmiemy na teraz na ten... na weekly, 6 miesięcy, tak, tutaj czekania, czekaj, bo tu są moje takie różne rysunki, chyba wywalmy te rysunki, dobra, 6 miesięcy tutaj tego spadania, patrzcie, 6 miesięcy takiej akcji, już nie mówię o altcoinach, zobaczmy sobie na przykład galę na weekly, patrzcie, 6 miesięcy i wszędzie się rysuje bull flag, cyk, 6 miesięcy spadania. To jest naprawdę wykończające. Taka gala na przykład od szczytu swojego, ktoś tylko obchodził na szczycie. 80% w dole. Dobra, patrzymy na Bitcoina ogólnie. Powinniśmy z tego wyjść. Nie wiem, czy zaoramy jeszcze tutaj na 50 tysięcy, czy na 40. Ja ogólnie jestem na plus, żadnych krypto nie sprzedałem. Ustawiam się pod hossę. Po prostu 3 razy to już się zdarzyło, że po halvingu, rok po halvingu mieliśmy szczyty i teraz, no zobaczcie. I teraz ustawiam się na to. Wiadomo, to się może nie wydarzyć, no ale zobaczcie. No zobaczcie. No zobaczcie, panowie. To był pierwszy halving, rok po halvingu szczyty. Czyli a po halvingu wzrosty. Następny halving numer 2. Po halvingu, zobaczcie. O, tak mamy teraz. To tak jak teraz było, tylko to było w 2016. Po halvingu żeśmy się tak spadli, no nawet 37%, ale potem zaczęliśmy rosnąć. Następny halving. Tu akurat ten ostatni, gdzie był COVID, to przed halvingiem był spadki, bo był COVID, a po halvingu, ale też po halvingu, patrzcie, żeśmy przez jakieś 2 miesiące, żeśmy byli po halvingu takie spadki, a potem wzrosty. No i teraz następny halving już był, tak, jesteśmy po tym halvingu 6 miesięcy, czekamy na wzrosty, po prostu. No to dobra, jeszcze raz kawałek ekranu nagram, bo tutaj źle miałem, to strzałka mi się gdzieś znaczy ta halving mi się źle przestawił, halving był tutaj, tak. Był tutaj, czyli przed halvingiem mieliśmy wzrosty i teraz jesteśmy po halvingu, są spadki i próbujemy iść do góry. Tutaj szczyt mieliśmy przed halvingiem. Tyle. Taka nasza rola. Czekaj, zobaczmy jeszcze tylko na ten wykres. Zobaczcie. Tu był halving, tu było 40 dni, 40 tygodni, czyli 10 miesięcy po halvingu przebijaliśmy all time high. Tutaj było 30 tygodni all time high. I teraz tu wychodzi na to, że, bo tu myśmy all time high przerobili wcześniej, już dołączyli, ale między 30 a 40 tygodniem po halvingu, czyli w okolicach właśnie tego november, czyli listopada, powinniśmy wrócić na te 74 maksymalnie i potem już pójść do góry. Dane jakby to, co było historycznie, wiadomo, historia zawsze się nie powtarza, ale czasami ona rymuje, jak to mówią. Doesn't repeat, but rhyme. No i tyle. Tyle mogę powiedzieć, ja jestem pozytywnie nastawiony, pomimo tego, że, no, że cena, zobaczmy sobie na 4 godziny, ja tutaj wczoraj Wam coś, o, wczoraj Wam pokazywałem, że mieliśmy, tu była wcześniej linia wsparcia, a teraz ona stała się oporem i patrzcie, jak ładnie nam ten opór tutaj też zagrał. Dzisiaj w nocy do tej linii praktycznie doszło i no i teraz spada. Krótkoterminowo może być wszystko, ale moim zdaniem długoterminowo idziemy do góry. Ja tutaj też właśnie na tym filmiku, który jest na naszej grupie wsparcia, pokazałem właśnie dywergencję, że się utworzyła na 4-godzinnym i na godzinowym też wykresie.
podwójna, jak wtedy taka na godzinowym i na 4-godzinnym się tworzy, naprawdę jest 8 na 10, że pójdziemy do góry. I tutaj właśnie według strategii, którą jakąś tam stosuję, ustawiamy take profit na 3%, to tutaj by nam go złapało. Gramy z winy razy 10 na przykład, to mamy 30% zysku. 1000 dolarów wsadziłem, 300 dolarów wyciągnąłem, a stop lossa miałem tutaj, czyli 1% do tyłu. Gdyby kurs spadł od tego, od tej dywergencji, powinno rosnąć, ale gdyby spadł, tam dwa przypadki na 10, to bym stracił 100 dolarów. 300 zarobku versus 100 straty. Oczywiście takie sygnały, to one się nie pojawiają cały czas, codziennie, tylko one się pojawiają różnie, raz na tydzień, raz na 2 dni, raz na 8 dni. No ale wiadomo, ja tego pilnuję. Każdy, kto jest na grupie, zapraszam, może z tego skorzystać. I właśnie jest filmik na grupie pokazany, jak w ogóle dla osób, które są zielone całkowicie w tradingu, a chciałyby sobie spróbować. Oczywiście ja nie namawiam do tego, lepiej, powiem Wam szczerze, lepiej, czekajcie, gdzie ja tu jestem, to co powiem prawdę, lepiej kupić krypto, po prostu jakieś altcoiny teraz i je trzymać, tyle, ale na przykład masz 10 tysięcy dolarów albo tam 1000 dolarów w altcoinach, a chcesz 100 dolarami się w cudzysłowie pobawić, bo jesteś nadpobudliwy, chcesz się pobawić, no to możesz to zrobić, ale to tylko wtedy, kiedy coś sensownego się pojawia na wykresie. Ale jeszcze raz powiem, nie namawiam nikogo do tradingu. Jeśli chcesz, zobacz, wchodzisz sobie na tuk.pl. Ogólnie giełdy wymagają weryfikacji teraz, tam musisz dowód osobisty podać, Bybit na przykład, czy Binance, ale MEXC jest taką giełdą bez weryfikacji i tam możesz sobie spokojnie też tradować. Ja też na MEXC właśnie traduję. Teraz zobaczcie, na MEXC ja powolutku się ustawiam, ale dopiero powolutku. Ustawiam się na longi, na razie mam 1000 Jasmine, 470 fetchów, to zobaczmy w dolarach, czekajcie, to przeliczę. W dolarach jakie mam pozycje. W dolarach mam tego, dobra, tu Jasmine jeszcze mi nie weszły. 500 dolarów mam Fetch AI na razie i drugie prawie 500 w Gali, w Adzie prawie 200. Ustawiam się poniżej, ale te prawdziwe zlecenia, takie duże, to chłopaki ustawię, czekajcie, Wam pokażę. To ja ustawiam, jeszcze ich tutaj teraz nie mam. Bo czekam jeszcze na środki, 2000 dolców tylko przyjdzie. Ja je ustawiam tego, już Wam pokazuję, tego 10% od tej ceny, potem 15% od tej ceny, czyli tutaj, 20% od tej ceny, czyli tutaj i jeszcze 25% na altcoinach i jeszcze 30%. I robię je tak, to na grupie mogę pokazać dokładnie, jak ja to robię, bo to te im bliżej obecnej ceny, czyli na przykład 10% od ceny, to tam na przykład za powiedzmy 100 dolarów, potem niżej za 150, jeszcze niżej za 200, potem za 300, a potem na przykład na samym dole za 500, gdyby to miało tak spadać. Oczywiście ja przewiduję, że wszystkie się nie wypaczy. Na przykład jak ustawię zlecenie jedno tu, drugie tu, trzecie tu, czwarte tu, a piąte tu, coraz niżej i tu będą, na przykład będzie 100 dolarów, 200, 300, 400, 500, to trochę inaczej, do tego mam tabelkę Excelu, ale ja liczę, że wszystkie się nie wypełnią, po prostu mogą się wypełnić tylko te trzy tutaj i może pójść do góry. No, ja na to liczę ogólnie, taka jest moja strategia i tak to ustawiam. I jeszcze tak to też ustawiam, że nawet jak się wszystkie mi one tu wypełnią, wszystkie wejdą, to jeszcze mam margines, żeby jeszcze cena spadła od tej ceny na przykład, jeszcze 20%, czyli wtedy, patrz, już Ci pokazuję, na przykład jak na Jasmine jest teraz prawie po 2 centy, to ostatnie zlecenie będzie prawie po 1 centa, a jeszcze 20% od tego, czyli do 80 centów, czyli musiałoby spaść, to już nie wiem ile, żeby mi zamknęło całkowicie pozycję. O Jezu, musiałoby spaść bardzo dużo. No dobra, to tyle. Jeszcze raz panowie i panie, dzięki za suby, dzięki za lajki, dzięki za wsparcie, dzięki za Coca-Colę i dzięki za kawę. Pamiętajcie, kawę można postawić gold malutką albo bitcoin dużą. Pod opisem tego filmiku jest link do filmu, na którym wszystko przeczytasz, bo to możesz się ze mną skontaktować na Instagramie lub na Facebooku i wbijaj na grupę, bo naprawdę fajnych mamy ziomków. Obu takich więcej. To jest pozytywna jazda, naprawdę. Z takimi ludźmi to aż się chce żyć, aż się chce rano wstawać i coś robić dla nich. Jeśli jesteś osobą początkującą, też potrzebujesz wsparcia, albo już zaawansowaną, potrzebujesz motywacji, dawaj, wbijaj. Zapraszam, widzimy się na grupie. Dobra, trzymajcie, update będzie później, jak się rynek amerykański otworzy, bo wczoraj w Stanach rynek był zamknięty, oni mieli Labor Day. Dzisiaj zobaczymy, jak się otworzy. A czekaj, sprawdźmy tylko jeszcze coś. Ten Nikkei wczoraj był na lekkim plusie. Zaraz sprawdzimy jeszcze raz, tylko czekaj. Nie investing, ja pierdolę. Jeszcze raz. Nikkei 225, dobra. No, zamknął się na, no prawie na zero, na lekkim minusie, ale zobaczymy sobie ostatni miesiąc na Nikkei. 5 dni. No, ostatnie 5 dni jest rosnące. Powinniśmy iść do góry. Zobaczymy S&P 500.
Dzisiaj się otwiera, ale zobaczymy ostatnie 5 dni, ostatni tydzień. No tutaj żeśmy mieli do góry. No, tak jak mówiłem Wam ostatnio, rynek zwykłych akcji, patrzcie, ostatni rok rosną akcje mocno, a rynek krypto przez ostatnie pół roku, patrzcie, tutaj ostatnie pół roku rośnie, a rynek krypto spada. Powinniśmy pójść za rynkiem tradycyjnym i też pójść mocno do góry. Jak już pójdziemy, wiecie, w krypto to jest szałpał. W krypto to nie jest tak na zwykłym rynku. W krypto, a ja Wam pokazywałem znowu coś, ja pierdolę, no zapominam tego ten. Pokazywałem Wam wykresy, ja pierdolę, ja jestem dobry. Pokazywałem Wam wykresy, a nic Wam nie pokazałem, bo zasłoniłem. Dzisiaj rano tak samo na grupę nagrałem wideo, potem jeszcze raz nagrałem. Dobra. Rynek krypto, wiecie jak jest, jak zacznie się pompka i zrobi się FOMO, to ludzie będą wchodzili jak wariaty. To jest tak zawsze. To już tak nie będzie, że będzie sobie rosło 2% dziennie. To na przykład urośnie 10%, a potem 10%, a potem 20%, a potem 50%, potem spadnie 30%. To już potem będzie ostra jazda. Dlatego jak wierzycie w rynek w krypto, wierzycie w to, że będą wzrosty, to lepiej powolutku teraz się pakować, a nie później kupować na pałę. Kupuj, 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 jak już będą ceny wysokie. Te nasze bóle, mam nadzieję, że będą wynagrodzone i w końcu doczekamy się wzrostu. Pierw wrócimy altcoinami tam, gdzie byliśmy, czyli razy 2, razy 3 jeszcze na niektórych altcoinach, a potem dopiero pójdziemy jeszcze parabolik razy 10 i tyle, i tego się trzymajmy. Dobra, trzymajcie się. Sorry, ostatnio, przez 5 minut ostatnio Wam gadałem, a nie pokazałem ekranu. No, jestem debilem. Dobra, cześć.